witam serdecznie wszystkich hodowców. Mamy już koniec sezonu, więc czas odpoczynku dla hodowcy. No i fajnie, nie trzeba się zarywać codziennie rano, można sobie iść spokojnie, doglądnąć gołębi, skupić się trochę bardziej na pracy. No i teraz tak, no jak ten sezon gołębi młodych poszedł w tym roku? No poszedł bardzo dobrze, wynik 950,25, co da nam na pewno gdzieś miejsce w okolicach drugiej dziesiątki w Polsce. Mistrzostwo okręgu, trzecie mistrzostwo regionu, Północ 2. Więc bardzo fajnie. No, wynik też, można powiedzieć, bardzo dobry z tego względu, że okoliczności, myślę, że były trudne w tym roku. Te loty, z których brałem te wyniki, to 2000 gołębi, 1700 gołębi i 1300 gołębi, więc no, zrobić przy naturalnym lotowaniu wynik w okolicach 950 przy tak małej ilości gołębi, no naprawdę nie jest łatwo. I powiedzmy jeszcze przy normalnych jednopolowych antenach Brikona, ale dajmy na to, że o tym tam później sobie porozmawiamy. Więc wynik super. Mistrzostwo oddziałowe przegrane, zajęliśmy drugie miejsce z tego względu, że był drugi lot ostatni, 330 km. Lot też taki dziwnej natury, prędkość niby 1500, niby lot z wiatrem, a gołębie przylatowały od południa i to bardzo zmęczone, gdzie na prędkości 1500 gołębie nie mogą zmęczone przylatywać, a jeżeli przylatują na prędkości 1500 zmęczone, to wtedy znaczy, że nadrabiały bardzo dużo kilometrów po drodze i musiały gdzieś z wiatru pod wiatr zawijać się, wracać, kołować. No bo tak jak mówię, no chyba każdy z hodowców przyzna mi rację, że na prędkości 1500 gołębie zmęczone nie mogą przelatywać, a tu tak było, że te niektóre sztuki rzeczywiście no, dostały mocno. I dziwny też lot ogólnie, bo w ciągu 2 minut 30 gołębi niespełna było na 37 zakoszowanych, a zaczęły się odbijać tam od 25 chyba w oddziale. No i powiedzmy tutaj konkurent mój, który był drugi w oddziale, no, wygrał na tym rodzie, wbił tam bardzo dobrą serię, a w związku z tym, że to było tylko 888 gołębi zakoszowanych na ten lot, no to niestety, ale no, szybko te punkty spadły. Natomiast mistrzostwo takie oddziałowe to nigdy nie było to, o co mi chodziło, czy o co nam chodziło. Powiedzmy, jak wyszliśmy już na ten pułap mistrzostwo okręgu, regionu, mistrzostw Polski, no to skupiamy się głównie tylko i wyłącznie na tym i ten lot ostatni, on wcale nie musi być jakiś tam nigdy super. No fajnie, to jest też ważny lot, tam nie powiem, że sobie olewam całkowicie, bo tak nie jest, no ale cóż, to już jest po pierwszych czterech lotach, tak jak u nas są cztery loty pierwsze do GMP, ten piąty lot. To już jest taki lot trochę bez ciśnienia, no bynajmniej tutaj dla mnie. Wiadomo wtedy już jaki jest wynik i czy ten sezon był dobry czy niedobry, bez względu na powiedzmy wynik ostatniego lotu. I tak to wygląda. Także wejdziemy sobie do gołębnika i coś tam jeszcze pogadamy. Jesteśmy w gołębniku, gołębi lotowych. Na tą chwilę są tutaj samczyki. Jak widać się pierzą. O, są też takie małe mutki, które muszę zaszczepić chyba jutro. Są to gołębie po wdowcach. Nie ma tu ich dużo, chyba z 6 czy 7. Ogólnie gołębie gdzieś tam dla kolegów lub dla mnie, jak coś fajnego zostanie do rozpłodu czy na partnerów. Efekt taki, powiedzmy, jest tutaj współpracy z moim kumplem Radkiem Rożniatą, że bardzo się tu zapłowiło i zaczerwieniło na tym gołębniku. Coraz więcej jest tych czerwonych i połowych gołębi. Sam też fakt, że było ich wychowanych około chyba 16 czy 17 do lotów czerwonych i połowych. A u mnie to też tak tutaj jest, że wszystkie czerwone i połowe gołębie, no to gdzieś tam wywodzą się minimum z 50% gołębi Radka. To z tych chyba 17 gołębi 13 czy 14 zaliczyło loty. Tak więc procent można sobie policzyć jaki jest. A w sezonie zginęło no, gołębi bardzo dużo, bo na pierwszy lot szło 2200, a na drugi 800. Więc można sobie procent, powiedzmy, minimum te 50% wyliczyć. U mnie straty były na poziomie 40-30% w tym roku, finalnie. A tych połowy czerwonych gołębi, no, procent strat był bardzo mały. Natomiast procent ilości konkursów i ich jakości tych konkursów bardzo wysoki.
Jest też planowana taka innowacja, powiedzmy, od przyszłego sezonu. Lotując samiczkami, będę chciał lecieć tak, żeby samiczki były na co dzień zamknięte w tych celach, będą miały tam karmidełko, poidełko i będą sobie odpoczywać. Wtedy będzie stuprocentowa pewność, że się gołębie nie parują między sobą. Wtedy samce będą wpuszczane tutaj tylko do samic w niedzielę czy tam w sobotę, jak będzie lot. I to tyle. Być może to trochę ułatwi, może utrudnie, no ale zobaczymy, jak to będzie. To tak, powiedzmy, plan jest taki, nie? A zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy gołębnik samiczek. Jak widać, trzeba im jedzenia trochę dosypać. Zawsze samiczki trzymałem na wolierze przez cały okres jesienno-zimowo-wiosenny, powiedzmy. Natomiast w tym sezonie jest tak, że mają tutaj karnik, zazwyczaj tu trochę do wieczora zostaje ziarnek, ale dzisiaj nie. Mają tutaj wyjście do woliery i kiedy chcą, to sobie do tej woliery wychodzą, kiedy nie chcą, to sobie nie wychodzą. Ale w większości w ciągu dnia to 90% tych samic, a myślę, że znacznie często nawet co do sztuki siedzi przy sadzie na tej wolierze, bo widocznie jest tam dla nich ciekawiej, kiedy jest zimniej trochę i tak dalej, mogą sobie wejść i w przyjemniejszym klimacie powypoczywać. Często też jak rozmawiam z hodowcami, to pada pytanie, a z jakiej linii ma pan gołębie? Więc teraz ciężko powiedzieć, z jakiej linii. No najprościej byłoby to powiedzieć, że jest to linia Szymczak. Chyba z tego względu, że tam ponad połowę, na pewno dużo ponad połowę gołębi w rozpłodzie to gołębie na obrączkach 308, czyli na obrączkach oddziału Stargard, więc większość tych gołębi już jest moich. Jakby nie było, to wszystko to jest krzyżówka gołębi Rolanda Jansensa, Floriana Hendrixa, spółki Team GPS i Radka Różniaty. I to właściwie są te, dajmy na to, cztery podstawowe hodowle, które tu ukształtowały jakieś stado. I niekiedy ciężko nazywać, że są to gołębie z linii kraka, na przykład od Rolanda Jansensa, skoro ten krak jest tam w rodowodzie bardzo daleko, a ostatnie 2 czy 3 pokolenia były wychowane tutaj u mnie w gołębniku, więc tak jakby to już jest linia, dajmy na to, własna, czy tak ogólnie linia, bo typowa linia gołębi, no to jest zupełnie co innego prowadzenie na linię gołębi. Tu już rozmawiamy o pokrewieństwie, więc inna strona medalu trochę. A tutaj bardziej o pochodzeniu. Nie wprowadzam zazwyczaj dużo gołębi, no uda się czasami gdzieś od znajomych coś ciekawego dostać czy kupić. Na przykład w zeszłym roku udało się gołębie pozyskać od Zbyszka Rodaka. Sprezentował mi tutaj 3 gołąbki z jego najlepszych rozpłodowców, 2 dzieci, Beckhama i córkę i syna jego, Mikeja. No tak jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że bardzo jestem zadowolony z tych gołębi, zwłaszcza z tego syna Mikeja, bo było do lotu 4 samiczki, po lotach dalej są 4 i to wszystkie dobrze konkursowały. 2 zrobiły komplet, 2 zrobiły po 4 konkursy, 1 po 3. A zważając na to, że duże straty były w oddziale u nas, blisko 50%, tam uśredniając wszystkich hodowców, to jest to bardzo, bardzo dobry wynik, a zazwyczaj się tak nie pompuje na nowych gołębi, bo tak staram się nie podniecać, bo to różnie jest. Tam zazwyczaj to nie wychodzi, wprowadzenie takich nowych gołębi, ale te gołębie od Zbyszka bardzo dobrze się pokazały i tylko nie tylko po tym jednym gołębiu, bo po drugiej samiczce, po córce Beckhama również się pokazały bardzo fajnie gołębie. To, co zostało wyhodowane, to zostało w gołębniku do końca lotów. Bo po trzecim gołębiu wychowałem tylko jednego gołębia i szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, czy on jest, czy on nie jest, bo tak jakoś nie sprawdziłem tego ostatniego. Być może dlatego, że miał samiczkę taką w sumie na zapięć trzecia dostał i nie do końca przemyślane skojarzenie było. No i tak to wygląda. Co do ogólnie gołębnika rozpłodowego, może tam później pokażę go jeszcze, to u mnie w rozpłodzie na tą chwilę jest około 70% gołębi moich, u mnie wychowanych. I w ten skład wchodzą gołębie co roku ze 2-3 młode, od 1 do 3 młodych najlepszych. Zawsze 2-3 gołębie dorosłe po lotach,
Często nawet zdarzało się tak, że różniaka jakiegoś odsadziłem z tego względu, że miał super trzyloty, na przykład w samej szpicy. Jak wiem, z jakich to jest głębi, to mi to wystarczy, żeby takiego gołębia do rozkładu sobie zostawić. Z tego względu, że no, ciężko takiego gołębia w ogóle kupić jest za nawet duże pieniądze, który będzie no, na tym terenie leciał no, bardzo dobrze. Więc większość tych gołębi są to gołębie już moje, u mnie wychowane. Nie zdarzają się w rozpłodzie gołębie, które by lotnikami nie były. No, jeden jest tylko taki gołąb późny, którego zostawiłem, bo mi się bardzo podobał. Więc jest taki gołąb jeden. Reszta gołębi to są jeszcze kilka gołębi. Jest tam właśnie z teamu GPS. No, są gołębie od Radka Różniaty. Jest jeden gołąb od Floriana Hendrixa i kilka gołębi od Jansensa. Natomiast no, myślę, że jeszcze z 2 lata czy 3, no to wszystkie gołębie będą wychowane u mnie. Myślę, że to jest najlepsza droga do sukcesu. Może mało marketingowo to wygląda później, bo nie ma gdzieś tam słynnych, komercyjnych ras gołębi w rodowodach. Natomiast za granicą na zachodzie jest zupełnie tak samo. Jeżeli ktoś wychowa fajne gołębie, dobre asy, to nie reklamuje się zazwyczaj tym, że te gołębie pochodzą od Vandenabele, tylko że tym, że te gołębie zostały wychowane tutaj i to są teraz gołębie pana X, a nie dalej gołębie Vandenabele, tak? No bo tak to wychodzi, nie wiem. Zauważyłem, że hodowcy w Polsce mają chyba jakiś taki, nie wiem, z czego to wynika, kompleks tak jakby tej wyższości, lepszej jakości gołębi zachodnich. Powiedzmy, na tą chwilę można, nie wiem, sprzedać gołębia drożej, który nie będzie miał poparcia, jeżeli chodzi o wyniki rodzeństwa czy wyniki rodziców, bo dajmy na to, nie będą lutowane, ale będzie miał za to w rodowodzie 8 razy napisane kitel i taki gołąb może pójść za dobrą cenę, a gołębie, które powiedzmy są dziećmi lotników czy rodzeństwem jakichś tam gołębi, które już zaprezentowały swoje umiejętności w lotach, a nie mają znanych nazwisk w rodowodzie, no niestety, ale no nie osiągają takich cen. To nie chodzi może o ceny, ale o samo zainteresowanie innych hodowców. Ale myślę, że do tego z czasem też i my dojdziemy, żeby po prostu każdy hodowca no, chwalił się tym, co sam wychował, a nie tym, co kupił. No, tak mi się wydaje, że tak powinno wyjść. Tyle jesteś wart, ile warte są twoje gołębie w lotach. No, tak można powiedzieć pokrótce. No i teraz tak już zupełnie na spokojnie. Można powiedzieć, że minęło kilka lat od nowej punktacji GMP, jeżeli chodzi o lotowanie gołębi młodym, bo jest to powiedzmy, że tutaj moją specjalizacją i chciałbym poruszyć kilka kwestii związanych właśnie z powiedzmy tą całą punktacją, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Okręgu, Rejonu i Mistrzostwa Polski. Więc sytuacja na tą chwilę wygląda tak, że tak jak mamy kilka metod lotowania, tak też mamy kilka metod konstantowania gołębi lub kilka metod koszowania gołębi. I więc teraz tak, pierwsza metoda konstantowania gołębi jest to metoda tradycyjna, czyli hodowca wysyła na lot 50 bądź 80 gołębi, typuje z tych 50 czy 80 gołębi 15 sztuk. Tak, i musi wbić tą ósemkę, bardzo dobrą serię. I ta metoda polega na tym, że jest podłączony zegar, są anteny, siada na raz 30 gołębi powiedzmy, czy 25 w szpicy. Jeżeli jest to, dajmy na to, dobry hodowca, a lot jest krótki, to tych gołębi powinno siąść w granicach 70%, 80% nawet naraz. Czyli dajmy na to, posłużę się tu na moim przykładzie, na pierwszy lot w tym roku poszło chyba 77 czy 9 gołębi i tam ponad 50 przyleciało w jednej grupie. No i ta metoda polega na tym, że gołębie przylatując do gołębnika siadają na wloty, są tam anteny bądź jednopolowe, dwupolowe, pięciopolowe, jaki kto system ma i jakim budżetem, jakim sprzętem dysponuje. I te gołębie po prostu naturalnie wchodzą do gołębnika, zegar te gołębie konstantuje, no i się okazuje, że hodowca powiedzmy, że ma, nie wiem, 41 czy 51 gołębi lub 31, w zależności od tego, ile koszuje.
No i w tych 30 gołębiach, czy 40, dajmy na to, jest 12 gołębi typowanych. No i zazwyczaj ciężko jest tak, żeby te gołębie odbiły się po kolei typowane pierwsze 8. No w zasadzie trzeba byłoby mieć wyjątkowe szczęście i byłaby to kwestia takiego przypadku, gdzie taki lot prawdopodobnie raz by wyszedł hodowcy w życiu, bo to wynika z samej matematyki i rachunku prawdopodobieństwa. W związku z tym zazwyczaj jest trochę inaczej i powiedzmy hodowca wbija gołębie typowanego. Jak się uda? 4., 9., 12., 16., 40., 44 i tak dalej. Powiedzmy, że w teorii, gdzie hodowca tam dostał 50 gołębi naraz, bo włożył 100 czy 150, dajmy na to nawet tak. No i taka punktacja z GMP, jeżeli pójdzie na lot około 3000 gołębi, a hodowcy, takiemu hodowcy siądzie ze 100 gołębi te 50 naraz, no to on tam zrobi w takim układzie maksymalną tą serię gdzieś 300, nie wiem, 18, 316, jak mniej gołębi, no na tym poziomie. No, w każdym razie małe prawdopodobieństwo, żeby wbić tą serię jest na poziomie 319 ponad punktów, nie? No i w takim układzie hodowca może, dajmy na to, mieć co lot po 31 gołębi, a GMP i tak zamknie w okolicach 950, nie wiem, myślę 956, 955. To jest chyba najlepsza możliwa seria, punktacja, najlepszy wynik GMP, jaki można uzyskać naturalnie konstantując gołębie, czyli odbijają się wszystkie loterynie, tak jak wchodzą, który pierwszy, ten lepszy się odbije lepiej. I teraz, jeżeli hodowca dobrze zna swoje gołębie, wie, które młode siadają w czubie i wie, które młode spieszą się do gołębnika, bo jest też taka sytuacja, że gołębie bardzo często... Momencik, muszę jedną sprawę załatwić. No i teraz jest taka sytuacja, że hodowca wie, które gołębie spieszą się do gołębnika młode, bo są takie gołębie z niektórych rodzin, ja to na swoim przykładzie zauważyłem, które jak siada grupa kilkunastu czy kilkudziesięciu gołębi, zazwyczaj z niektórych par gołębie, które już znam, kilka lat nimi lotowałem, wchodzą szybciej, a są gołębie takie, które wchodzą też i ostatnie. Natomiast też jest pewna loteria w tym, ale jest taka zależność. No i teraz w takim układzie, no taki hodowca jest, bijąc pierwsze gołębie i w pierwszej grupie, mając cały czas tą ósemkę typowaną, może zapiąć ten wynik, myślę, że maksymalnie do poziomu, powiedzmy sobie tam 956, co jest super wynikiem gwarantującym jakąś tam dziesiątkę w Polsce, nie? Natomiast na Mistrzostwo Polski w tym układzie i w dzisiejszych czasach, no niestety, ale nie ma szans. I tu zaczyna się metoda konstantowania numer 2, czyli hodowca ma 100 gołębi, czy 150, typuje 15 gołębi z nich, wybiera sobie po prostu, jedzie na punkt koszowania, wkłada te gołębie na matkę, 15 gołębi jest zakoszowanych i drukuje listę koszowania. W tym wypadku idzie na lot tylko 15 gołębi teoretycznie. Ponieważ praktycznie, powiedzmy, te 100 kilka gołębi, czy kilkadziesiąt gołębi więcej, idzie na lot bez udziału w konkursie, czyli te gołębie nie są w ogóle rejestrowane jako uczestnicy lotu. No i w tym wypadku jest ładna pogoda, piękny lot, ktoś włożył 100 gołębi, z tego 15 tylko poszło na zegar, no i siada, powiedzmy, tych gołębi naraz 30. No jak hodowca zna swoje gołębie, to tam zapewne te 8 gołębi jest tych typowanych, i odbija się tylko 8, ponieważ inne nie były zwyczajnie rejestrowane do lotu. I teraz tak. W takim wypadku hodowca jest w stanie osiągnąć bardzo dużą punktację, na pewno ponad 319 punktów. Tak? Czyli fantastyczna seria. No i teraz jest też takie tutaj pytanie. Czy to jest uczciwe? Czy to uczciwe nie jest? Ja mam takie zdanie na ten temat. Praktycznie
To uczciwe według mnie nie jest. Ponieważ taki hodowca, jeżeli by włożył te 15 gołębi tylko na lot, je zakonstantował i do jego gołębnika nie leciałyby żadne inne gołębie, na 100% nie wbiłby tych 8 gołębi. Małe prawdopodobieństwo, żeby siadło mu 8 lub więcej gołębi w jednej grupie z 15 włożonych. No, chyba że są tacy hodowcy, którzy wkładają tylko i wyłącznie 15 gołębi, a reszta zostaje w domu i wbijają tą ósemkę, pierwszą na oddział, no to czapka z głów, ale myślę, że raczej nie ma takiego hodowcy, który by 3 razy włożył po 15 sztuk i zrobił wynik na poziomie podium w Polsce, czy pierwszej piątki w Polsce, nawet dziesiątki. No i teraz tak, według mnie to nie jest uczciwe. A dlaczego? Już spieszę z odpowiedzią. Ponieważ wiadomą sprawą jest, że gołąb, który leci w pojedynkę, nigdy nie będzie leciał z taką szybkością jak 5 gołębi w jednej grupie. Wiąże się to z niczym innym jak z prawem fizyki. Można to wytłumaczyć na przykładzie, powiedzmy, kolarstwa, gdzie jest jakiś mocny zawodnik w każdej drużynie i cała drużyna pracuje, powiedzmy, na jednego gościa. Jedzie w grupie, w całym peletonie 10 takich kolarzy, w miarę tam z przodu, trzyma w sobie tego lidera, on jedzie w środku grupy, a zawodnicy, którzy jadą z przodu, cały czas się zmieniają, ponieważ ten, który jedzie z przodu, ma najtrudniej. Dlatego co chwilę musi go inny kolarz zmienić, żeby mógł odpocząć i za kilkanaście tam minut znowu wjechać na czołówkę tej swojej grupy. Lider, który jest szykowany do zwycięstwa wyścigu, nigdy nie jedzie cały czas pierwszy, bo nie miałby szans po prostu walczyć przez tyle czasu z oporem powietrza, jaki napotyka go podczas jazdy rowerem do przodu. Im szybsza jest ta prędkość jazdy, tym opór powietrza jest większy. I tak samo jest również z gołębiami. Nigdy w życiu gołębie na dolocie, które lecą w grupie 30 czy 40 sztuk, nie będą lecieć wolniej niż 5 czy 8 gołębi. Nie mówię już o pojedynczych gołębiach, ponieważ takie gołębie mają mniejszą możliwość tak jakby kompensacji tego oporu powietrza. Nie mają możliwości takiej rotacji na szpicy cały czas, więc mają ciężej. A jak mają ciężej, to ich wytrzymałość powoli spada. Jak ich wytrzymałość powoli spada, to zwyczajnie lecą wolniej, bo się zwyczajnie męczą. I teraz tak. W tej metodzie, o której teraz mówię, konstantowania, wygląda na to, że kilkadziesiąt gołębi leci po prostu za darmo. Czy te gołębie lecą za darmo? No, ja bym tutaj nie powiedział, że te gołębie lecą wcale za darmo, bo te gołębie, które nie są konstantowane, one i tak pracują na to, żeby ta ósemka typowana doleciała jak najszybciej do domu. Więc w rozumieniu takim logicznym powinno być to nielegalne. Ponieważ w przypadku, jakby te gołębie były konstantowane, to naturalnie by się pomieszały i by w życiu nie było pierwszych 8 typowanych gołębi z 15 wybranej do GMP, tylko byłyby tam już rotacyjnie te gołębie się układały i by ten wynik taki nie był. I teraz tak, praktycznie według mnie to uczciwe nie jest, ponieważ lecą gołębie, które pomagają innym, a zwyczajnie nic na tym nie zyskują, tak? Bo ten ich zysk przyjmują gołębie typowane, bo one się odbijają. I teraz tak, praktycznie to jest nielogiczne, znaczy nielogiczne, logiczne jest, ale to jest praktycznie, bym powiedział, że to jest nieuczciwe, ale teoretycznie to jest uczciwe. A dlaczego? Ponieważ hodowca, który przynosi 15 gołębi na koszowanie, a resztę wkłada na, powiedzmy, nie wiem, zakładając gumki tych gołębiom, czy zwyczajnie z tipesami, tyle, że te gołębie nie są rejestrowane do lotu. Zazwyczaj to jest hodowca, który bije się o mistrzostwo oddziału i o super wynik w GMP i to na poziomie gdzieś, powiedzmy, mistrzostwa Polski bądź mistrzostwa okręgu czy regionu. Więc teraz tak. Hodowcom w sekcji, w oddziele jest to na rękę, bo maksymalnie może mieć hodowca 15 pierwszych gołębi.
No jakby włożył te inne też na zegar, no to mógłby mieć powiedzmy, jak kosztuje 100, dajmy na to 40, 30 czy 50 gołębi. Więc zabiera całkowicie całą czołówkę, tworzy z innych hodowców wielkich przegranych, a z siebie wielkiego zwycięzcę. Więc wiadomo, że człowiek z natury przegrywać nie lubi. Dlatego też hodowcy w oddziałach akceptują takie zagrania, żeby hodowcy wkładali 15 gołębi na zegar, a 100 leci za frajer, no nie za frajer, no bo one lecą dla tych 15. I sprawa tak jakby jest legalna, zarząd główny nie czepia się do tego, prezesi oddziałów za bardzo się do tego nie czepiają. Nikt jakiejś wielkiej afery nie robi. No i psy szczekają, karawana jedzie dalej, gość zrobi super wynik. Przy 15 koszowanych gołębiach, a tak naprawdę koszowanych ich jest dużo, dużo więcej. I teraz należy samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest uczciwe, czy to nie jest uczciwe. Dajmy na to, że wracając do kolarstwa, jest peleton, który liczy, ja tak dokładnie się nie znam na kolarstwa, nie śledzę, ale powiedzmy, że jest tam ileś drużyn, każda drużyna ma po 25 kolarzy i nie wiem, jest 5 drużyn, jedzie 125, dajmy na to, tak? No i jest jedna drużyna, która mówi, dobra, my swoich zgłaszamy tylko dwóch kolarzy, ale puścimy resztę, powiedzmy, nawet jak który dojedzie pierwszy, to się nie będzie liczyć, nie? 60. No, teoretycznie co z tego, jeżeli w sumie nie będą się liczyć i brać udziału w wyścigu, tak w związku z tym, że będą zdobywać jakieś tam punkty, w zależności kto, który dojedzie. No to jaki problem w sumie, żeby jechali, nie? No mogą tyle, że się przejadą ze wszystkimi. Otóż nie, bo jak jedna grupa ma 20 kolarzy, druga grupa ma 40, to automatycznie większe prawdopodobieństwo jest, że doprowadzi ta grupa 40 swojego lidera jak najszybciej do celu. No, ale z przyczyn, powiedzmy, współzawodnictwa i uczciwości, wyrównanych szans, tak nie jest. I tak być nie może. Więc tu należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy takie lotowanie powinno mieć miejsce, czy nie powinno mieć miejsca. Z jednej strony, jakby tak ktoś się puknął w klatę, no to nie powinien tego robić. Z drugiej strony, skoro takie wyniki są akceptowane w oddziałach, w okręgach, w mistrzostwach Polski, no to dlaczego tego nie robić? No każdy przecież chce być mistrzem Polski. No znajdźcie hodowcę, który nie chce być mistrzem Polski. No każdy chce być, tak? Każdy chce mieć jak najlepsze wyniki. Więc dlaczego by tego nie robić? No oczywiście, że można w taki sposób konstantować gołębie, nie mylić tutaj z lotowaniem. Z tym, że też to nie jest do końca takie proste, bo trzeba mieć naprawdę wyselekcjonowane gołębie, żeby mieć pewność, że z tej 15 co najmniej te 8 gołębi w pierwszej grupie usiądzie. Ale powiedzmy, że jeżeli hodowcy naprawdę dobrze zdają swoje gołębie, to nie mają z tym wtedy większego problemu. Zresztą to widać po wynikach. No i to była metoda druga. Ale czasami 8 gołębi z rzędu pierwszych, tak, nawet przy 3000 czy 5000 gołębi, które tworzą punktację ponad 319 z każdego lotu, gdzie takich lotów są 3, może niestety nie wystarczyć. To może w dzisiejszych czasach być za mało. Być może są hodowcy, którzy grają jeszcze lepiej gołębiami i mają wytrenowane gołębie w taki sposób, że potrafią tak perfekcyjnie spikować, że na dwie anteny czy trzy siadają w jednej sekundzie i się odbijają. No to jak ktoś ma tak wytrasowane gołębie, że w jednej sekundzie potrafią się wszystkie odbić, dajmy na to 12 czy 18 czy 8, no to z takimi wytresowanymi gołębiami ciężko jest wygrać. I takie gołębie trzeba sprowadzać, nawet bym powiedział, które odbijają się samymi jedynkami, bo one wiedzą dokładnie, takie gołębie sobie lecą, leci tych gołębi 13 sztuk i sobie myślą tak, dobra, ej, chłopaki, dziewczyny, bo tu jest taki plan, trzeba pamiętać o tym, że nasz hodowca mówił, że te GMP musimy wygrać, więc równiutko siadamy
na anteny, jeden w jeden skrzydło wstrzyło, żebyśmy się wszyscy razem odbili w jednej sekundzie. Bo musimy zrobić po 40 punktów dla naszego hodowcy, żeby był mistrzem Polski. No i takie gołębie tak siadają i później wchodzimy na listę, no i patrzymy, jest odbite gołębi 9 pierwszych i wszystkie mają po 40 punktów, tworząc punktację 320. No, takie w ostatnim czasie serie się zdarzały w Polsce. I teraz tak. Pozbywając się ironii w mojej wymowie, wiadomo jak to działa, po prostu są systemy, które pozwalają na to, żeby kilka wielopolowych anten ustawić koło siebie, zrobić, stworzyć taką matrycę, powiedzmy, nie wiem, metr na metr, czy metr na półtora. Tak się robi, te anteny są wtedy wyłączone, gołębie siadają, siada ich na przykład, nie wiem, 20 czy 30 tych gołębi, wlot jest zamknięty, gołębie się dobijają do wlotu, żeby wejść, siedzą wokół tego okienka, które wskakują do gołębnika. W tym momencie hodowca podłącza wtyczkę wzmacniaczy do anten i w jednej sekundzie włącza się antena i w jednej dziesiątej sekundy bije wszystkie gołębie, które są na antenie. Takie systemy, myślę, że kto gdzieś tam rozmawiał z kimś mniej czy więcej, są dostępne. Nie wiem, czy jest to regulaminowo zgodne z regulaminem, czy nie. Nie chce mi się tego czytać w ogóle i tak dalej. I teraz tak. Trzeba sobie zadać pytanie. Jeżeli te gołębie przylatują w grupie 15 naraz, tak? I odbijają się, dajmy na to, w jednej sekundzie i wszystkie mają pierwszy konkurs. Czy to jest uczciwe? Ja myślę, że jest. Bo jeżeli te gołębie siadły wszystkie naraz, nadleciały nad gołębnik, no to ciężko wybrać, który z nich będzie pierwszy, który drugi. Jednak jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli na wspólnym gołębniku siada cztery gołębie, jeden z nich wchodzi pierwszy, trzy siedzą na dachu, w międzyczasie przylatują dwa następne i wchodzą jako drugi i trzeci, gdzie w praktyce miałyby lokaty dalsze. Czyli jednak ten goł musi wejść do tego gołębnika i przejść przez to okienko, żeby został skonstantowany, bo od tego zależy, ile taki hodowca wygra na wspólnym gołębniku pieniędzy, niejednokrotnie bardzo dużych pieniędzy. Przez chwilę tak powiedziałem, że to jest uczciwe, natomiast myślę, że nie do końca, ponieważ dobre gołębie też się pchają szybko do gołębnika. Widać co przy dorosłych gołębiach bardziej, że niektóre samce na przykład przylatują, wchodzą bezpośrednio do dziury i konstantując się w mig. Niektóre samczyki z kolei wolą gruchać gdzieś tam na dachu i tak dalej. No i jeżeli ten gołąb tak za każdym robi, no to nigdy nie będzie jakimś tam wybitnym lotnikiem, bo na szybkich lotach tracąc 2 minuty jest już połowa konkursu. Wracając do tej metody konstantowania gołębi. Czy tak robić, czy tak nie robić? No i teoretycznie, jeżeli można korzystać z tych anten w taki sposób i ten system daje rozwiązanie, żeby sobie zakoszować na lot 100 gołębi, żeby 15 poszło tylko na zegar, siada grupa 30 gołębi, w tym jest 9 typowanych, odbijają się wszystkie w jednej dziesiątej sekundzie, no i mamy 320 punktów, tak? No super sprawa, można tak się bawić, no 3 takie loty i myślę, że nie ma szans, żeby ktokolwiek się zbliżył do tego wyniku, chyba że ktoś zrobi zupełnie tak samo, no to będzie pierwsze miejsce w Polsce ex aequo, nie? No i teraz tak, wracając do tej uczciwości i sprawiedliwości. Po pierwsze, według mnie, jeżeli ten hodowca włożył 100 gołębi, a zakoszowanych na zegar było tylko 15, automatycznie taki wynik nie jest wiarygodny, tak? Drugi punkt, jeżeli ma taki sprzęt do konstantowania, gdzie potrafi odbić kilkanaście gołębi w jednej dziesiątej sekundy, też taki wynik jest po części niewiarygodny. Bo powiedzmy, jest ryzyko takie, że siada jeden gołąb, drugi, trzeci, piąty, w ciągu 2 minut siada tych gołębi 10, nagle podłącza się antenę, pach, mamy po 320 punktów za każdą gołębię, gdzie fizycznie one nie przyleciały o tym samym czasie. Może taki scenariusz też
wystąpić. Natomiast, czy zarząd główny takie rozwiązania w jakiś sposób blokuje? Czy zarząd oddziałów takie rozwiązania w jakiś sposób kontrolują? Nie wiem, być może tak, być może nie. Natomiast wiadomym jest, że takie wyniki są w Mistrzostwach Polski akceptowane. I teraz taka sytuacja. No jeżeli możesz, dajmy na to, w życiu iść do pracy za duże pieniądze, nie robiąc tam nic, lub iść do pracy za mniejsze pieniądze, pracując codziennie po 8 godzin, to wiadomo, że wybierzesz to rozwiązanie, żeby ich zarabiać dużo więcej i nie robić nic. To wynika z natury człowieka. Więc jeżeli jest powszechna akceptacja na różne metody konstantowania gołębi, no to dlaczego by tego nie robić, tak? Z tym, że tu się zakrzywia cały obraz filozofii tego sportu gołębiarskiego, bo wychodzi na to, że w dzisiejszych czasach, żeby zrobić wynik na gołębie młode na poziomie Mistrzostwa Polski, mówię tutaj o podium, czy o typowym mistrzu Polski, to nie wystarczą dobre gołębie, nie wystarczy zdrowie, nie wystarczy metoda dobra lotowania, nie wystarczy nawet duża ilość wkładanych gołębi, tylko do tego jest potrzebny jeszcze, powiedzmy, dobry sprzęt albo w porządku koledzy w sekcji i w oddziale, którzy będą akceptować to, że hodowca wkłada tylko 15 gołębi na zegar, a reszta leci sobie na te przysłowiowe gumy. I każdy z hodowców musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, jak się odnieść do tego systemu konstantowania i czy jest w ogóle możliwe, żeby robić to sprawiedliwie, tak aby każdy miał równe szanse. To już jest kwestia, myślę, indywidualna każdego. Każdy powinien sobie na takie pytanie odpowiedzieć i zdać sobie sprawę z tego zakrzywionego po części obrazu wyników w Mistrzostwach Polski, bo taki ten obraz rzeczywiście jest, ponieważ, nie wiem, możemy prostym przykładem zrobić w jednym oddziale mocnym i w drugim oddziale mocnym. Jeden hodowca wkłada po 50 gołębi pierwszych i co lot bije po 25-30 pierwszych i, powiedzmy, naturalnie konstantuje te gołębie, gdzie robi wynik 954. Drugi hodowca w sąsiednim oddziale, też bardzo mocny, no, ma tych gołębi 100, 15 daje na zegar, ma specjalne anteny i tak dalej i wbija tych gołębi, siadają mu grupy po 30 pierwszych gołębi, czyli procentowo dużo mniej niż tamtemu hodowcy, a na liście w GMP jest dużo wyżej. Więc to jest taki problem, o którym teoretycznie się dużo mówi i często gdzieś hodowcy te problemy poruszają. Więc ja myślę, że na tą chwilę nie ma tutaj za bardzo większego rozwiązania, żeby coś takiego odwrócić, bo przecież nikt nie będzie każdego kontrolował, nie wiadomo jak. Z drugiej strony nie wiem, jak też te przepisy, czy pozwalają na to, czy nie, jeżeli te przepisy by się zmieniły i tak dalej, no to może wtedy. Jednak ja myślę, że tutaj należałoby przede wszystkim wrócić do starej kategorii A, tak jak to było kiedyś, czyli 5 gołębi po 3 konkursy. Też by można było w podobny sposób te wyniki zakrzywiać. Natomiast to już jest coś innego, bo potrzebne jest 5 gołębi z 3 konkursami, a często się zdarza tak, że te 5 gołębi z 3 super konkursami się nie znajdzie, z tego względu, że na przykład na drugim locie ginie z tych gołębi kilka, które miały 2 fantastyczne loty i się odbiły w czołówce. Zabrały konkurs jakiemuś innemu gołębiowi, tak, który odbył się 11, a nie drugi, dajmy na to. No ale już byłoby to trochę tak, powiedzmy, trudniejsze, nie? Natomiast analizując sobie te kilka lat, przez to wszystko zauważyłem też taki trend, zresztą zauważyłem. No nie zauważyłem, bo to widzą wszyscy i wiedzą wszyscy. Tak jak na przykład u nas w oddziale się to odbywa, że nie wiem, w 2018 czy 2019 roku była taka sytuacja, że mamy miejsce na 3300 chyba w kabinie, coś koło tego. Gołębi na lot idzie 2300, a się okazuje, że miejsca nie ma na gołębia w kabinie. Więc koło 700 gołębi czy 800
leci bez konkursu. Ponieważ hodowcy twierdzą, że mają sobie prawo tak głębiej włożyć bez żadnego tam konstantowania i tak dalej. Chociaż w obowiązkach komisji lotowo-zegarowej jest w pierwszym punkcie opisany taki obowiązek jak sporządzenie listy startowo-zegarowej wszystkich gołębi, które biorą udział w locie. Czyli wygląda na to, że te listy startowo-zegarowe, nawet jak ktoś leci na gumki i nie chce odbijać gołębi, to lista startowo-zegarowa musi być sporządzona. A dlaczego musi być lista startowo-zegarowa sporządzona? Ponieważ w świetle prawa każdy gołąb, który jest w kabinie, musi być na liście startowo-zegarowej. A dlaczego? A dlatego, że taki gołąb w poprzednim okresie był szczepiony, gdzie jest na spisie i tam jest pieczątka tego weterynarza, który teoretycznie szczepił te gołębie, bądź tą szczepionkę sprzedał. I w razie jakiejś kontroli epidemiologicznych po prostu ten gołąb wiadomo, że był szczepiony i tak dalej, wiadomo, czyli ten gołąb jest i tak dalej, i tak dalej. Więc stąd się bierze ten przepis w obowiązkach komisji lotowo-zegarowej. I nie inaczej. Natomiast bardzo dużo tych gołębi jest kładzonych bez konkursów. To już jest taka plaga, myślę, że no, w dużej ilości oddziałów. Też pan Pieleśak chyba o tym mówił kiedyś na filmie. Hodowcy, którzy wiedzą, że nie mają szans na zwycięstwo, nie koszują gołębi na zegar, bo po prostu dlaczego on ma gdzieś tam być z tyłu, to lepiej niech ten z przodu ma mniejszy koeficjent, może będzie kilka niżej oczek w okręgu czy na Mistrzostwach Polski, nie? No i to też jest taka sprawa, powiedziałbym, dyskusyjna. I teraz tak. Czy można tak robić? I to jest uczciwe, czy nie powinno się tak robić, ponieważ to jest nieuczciwe? Odpowiedź moja jest prosta. Dajmy na to, że oddział jest położony w jednym punkcie, leci gołębi 1500 i w drugi punkt oddalony o 10 km leci też 1500 gołębi, tak? A kierunek mamy po środku, tu, do góry. Czyli dajmy na to, kierunek jest z zachodu, a jedna grupa hodowców jest mniej więcej tam w okolicy południowej, druga w północnej przy rozrzucie 10 km. I teraz tak. Z tej grupy hodowców, którzy w jednym miejscu tam powiedzmy na dwóch, trzech, czterech, pięciu wsiach mieszkają, idzie gołębi te 1500 zgłoszonych i z drugiej też. I dajmy na to. Z tej grupy, czyli z grupy lewej, nie wiem, jak to będzie w kamerze widać, bo może to odwrócić, ale dajmy na to, że to jest lewa. No, lewą rękę mam wytatuowaną, no to będzie na pewno lewa. No i z tej grupy, powiedzmy, idzie te 1500 gołębi i tylko te 1500 jest rzeczywiście zarejestrowane do lotu. Z drugiej grupy idzie też 1500, ale dodatkowo, bo jest dużo hodowców, którzy nie chcą walczyć na młode, idzie 800, czyli w praktyce 1500 jest zarejestrowane, a idzie 2300. Wiadomą sprawą jest, że zazwyczaj bardzo dobre wyniki mają ci hodowcy, którzy mieszkają w największych skupiskach, gdzie największa siła gołębi po prostu prowadzi w ten kierunek. No to jest zupełnie normalne, tak? I myślę, że z tym nie ma co nawet dyskutować, ani się kłócić, bo tak zwyczajnie jest. Osamotnione gołębniki zawsze będą miały trudniej i nawet jeżeli te gołębniki są w dobrym położeniu, i tak dalej, ale są osamotnione, zawsze będą miały problem. Zresztą u nas w oddziale tak kiedyś było, była taka sekcja północna, tam było pięciu wybitnych hodowców, niesamowicie lecieli, osiągali bardzo dobre wyniki na każdym locie. Po kilku latach wskutek różnych tam perturbacji życiowych hodowców, został tam jeden hodowca i serię w ogóle zaczął łapać dopiero na 500-kach, 700-kach. Ponieważ tam nie leciały już żadne inne gołębie, a wcześniej leciało ich około 500, 600, czy tam 400 powiedzmy. A hodowca, zresztą bardzo dobry hodowca, jak to ogląda, to on będzie wiedział, o kim mówię, pozdrawiam. Leciał bardzo małą ilością gołębi i na szybkich lotach nie mógł po prostu złapać czasami nawet konkursu, czasami złapał 2-3 konkursy, gdzie gołębie super, wiedza ok i tak dalej. I teraz wracając do tych dwóch miejsc.
Jak myślicie, jak tu jest 1500 gołębi, a tu 2300, którym gołębiom będzie się lepiej leciało do domu i które gołębie, powiedzmy, w bezwietrznych warunkach, gdzie będzie ciągła większa siła? Oczywiście wiadomą sprawą jest to, że na tą stronę, tam gdzie tych gołębi jest dużo więcej. I teraz tak, ci hodowcy, po pierwsze, nie dość, że nie mają koeficjentów z tej różnicy ilości wkładanych gołębi, tak? To jeszcze są z góry, powiedzmy, nie na przegranej pozycji, bo nie można tak też powiedzieć, ale no mają na starcie mniejszy potencjał, ponieważ to jest większa ta grupa tych gołębi i prawdopodobnie ta grupa będzie trzymać center lotu. Więc jest to według mnie zwyczajnie nieuczciwe. Jeżeli ktoś uważa inaczej, ma do tego prawo, może o tym ze mną porozmawiać i wytłumaczyć mi, dlaczego tak można robić i to jest uczciwe i tak być powinno. Według mnie, tak reasumując i dywagując o tym współzawodnictwie gołębi młodych, powinno być wszystko w taki sposób wystandaryzowane, że każdy gołąb, czy młody, czy stary, powiedzmy o tych gołębi młodych, czy dorosłych, który jest w kabinie, musi być na spisie, musi być zarejestrowany jako uczestnik lotu i zegar musi czekać na tego gołębia w domu. W przeciwnym razie obraz się nam zakrzywia. I tak samo nie powinno miejsca mieć to, że hodowca przynosi sobie 15 gołębi na spis, a stuwa leci na tą 15. Ktoś może powie, ale to sprawa hodowcy, on nie chce konkursu, bo mu zależy na tym. No teoretycznie tak, ale praktycznie, no nie do końca, zresztą mówiłem już o tym. Tak samo jest ze sprzętem, z antenami, z których można tworzyć takie matryce dolotowe i bić w jednej sekundzie po kilkanaście gołębi. Nie sądzę, żeby to było takie do końca uczciwe, aczkolwiek z drugiej strony, normalne jest to, że jeżeli nie ma żadnych konsekwencji z tego tytułu i są te wyniki akceptowane przy takim sposobie konstantowania, no to można tak robić. No i właściwie też się zastanawiałem, czy by tak nie trzeba było robić, natomiast no, szkoda mi trochę kasy na tyle anten i nowy system. A kłaść 15 gołębi na matkę też mi szkoda, ponieważ nie będę wiedział, co się dzieje wtedy z tymi innymi. A powiedzmy, że mija 4 lata, od kiedy nie wychodzimy praktycznie z 20 w Polsce. I też na to składa się fakt, że ja zawsze koszuję wszystkie gołębie na zegar i wszystkie gołębie się odbijają naturalnie, bo wtedy na koniec sezonu mogę sobie zrobić analizę, które gołębie najczęściej siadały w pierwszych grupach, które gołębie najczęściej szybko wchodziły. I uwierzcie mi, że jak sobie przez kilka lat zrobicie taką analizę, to są gołębie, które mają we krwi spieszenie się do gołębnika i chcą jak najszybciej w tym gołębniku się znaleźć. Niektóre tego nie mają, niektóre to mają, a drugim jest to zupełnie obojętne, czy wejdą do tego gołębnika, czy trochę wcześniej, czy trochę później. To już jest kwestia gdzieś tam, powiedzmy, że charakteru gołębia. Jedno bardzo ważne zdanie, już tak na koniec. Żeby myśleć w ogóle o tym, żeby włożyć tylko 15 gołębi na zegar, a reszta żeby leciała za darmo, lub żeby zainwestować w specjalny system, który umożliwi konstantowanie kilkunastu gołębi w jednej dziesiątej sekundy. Nic z tego nie będzie, jeżeli nie będzie bardzo dobrych gołębi, jeżeli ten hodowca nie będzie hodowcą kompetentnym. O tym należy pamiętać, że sama metoda konstantowania to też nie jest z góry wynik na Mistrzostwo Polski, z tego względu, że nawet jeżeli taki hodowca nie będzie konstantował gołębi specjalną anteną i będzie kładł wszystko na matkę, a będzie wybitnym hodowcą, i tak wynik przyzwoity zawsze zrobi, nawet bez tego. Natomiast tu chodzi bardzo często o te 2-3 punkty w GMP. I w taki sposób te 2-3 punkty, do 5 nawet punktów, można uzyskać więcej. Więc to tyle. Pozdrawiam i zostawiam Was z własnymi przemyśleniami na temat współzawodnictwa
GMP Gołębi Młodych. Co do metod, podkreślam, konstantowania, a nie lotowania. Dziękuję za uwagę. Dobry lot.